Piotr Woźniak-Starak zginął przed rokiem podczas tragicznego wypadku motorówki na wodach jeziora Kisajno. Po 4 dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono jego ciało. Od tego czasu nie cichną kontrowersje wokół zmarłego producenta filmowego. Media obiegły właśnie niebywałe wieści. Wszystko wyszło na jaw dopiero teraz. Piotr Woźniak-Starak zginął 18 sierpnia 2020 roku tuż po tym, jak w nocy wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno. Biegli ustalili, że przyczyną zgonu młodego producenta filmowego były konsekwencje uszkodzenia mózgu, do których doszło na skutek uderzenia łopatami śruby łodzi. Po kilku dniach jego ciało zostało złożone w katakumbach zlokalizowanych na terenie posiadłości w Fuledzie, którą zamieszkiwał razem z żoną, Agnieszką Woźniak-Starak. Od tej pory media i organy ścigania zastanawiają się, czy pochówek był legalny. Mówiło się nawet o ponownym pochówku twórcy sztuki kochania według Michaliny Wisłockiej. Dziś Sąd Rejonowy w Giżycku miał wydać wyrok w sprawie nielegalnego pochówku Piotra Woźniaka-Staraka. Posiedzenie miało charakter jawny, jednak ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, odbywało się bez obecności publiczności. Do tej pory mówiło się, że winnym wykroczenia ma być wujek zmarłego producenta, który podczas pogrzebu pełnił funkcję mistrza ceremonii. Sąd nie zdecydował jednak o jego ukaraniu. Okazało się, że w kontrowersyjnej sprawie pojawiły się nowe okoliczności, które muszą zostać rozpatrzone przed wydaniem wyroku. Już po zamknięciu przewodu sądowego do sądu dotarła informacja, że prokuratura rejonowa w Giżycku prowadzi postępowanie w sprawie o czyn zabroniony z artykułem 90 ustawy o prawie budowlanym, mające wyjaśnić, czy prochy Piotra Woźniaka-Staraka zostały złożone w murowanym grobie czy katakumbach. W tej sprawie prokurator miał dopuścić dowód z opinii biegłych. Pracowników naukowych z jednej z polskich uczelni technicznych. Opinia ma być gotowa na początku września 2020 roku, poinformował sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Treść opinii przygotowanej przez pracowników naukowych może mieć znaczący wpływ na przebieg sprawy, w tym ustalenia, czy podczas uroczystości pogrzebowych doszło do popełnienia czynu zabronionego. Z tego powodu sąd postanowił ponownie otworzyć przewód sądowy i zająć się dalszym postępowaniem dowodowym. Na razie nieznany jest termin kolejnej rozprawy. Według przepisów za złamanie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 roku, wujkowi Piotra Woźniaka-Staraka może grozić grzywna w wysokości od 20 zł do 5000 zł lub areszt od 5 do 30 dni.